Stacja jest przede wszystkim stacją lokalną. Idea tej stacji powstała między Mirkiem Chojeckim a grupą jego przyjaciół, Michałem Komarem, przede wszystkim Gabrielem Meretikiem. I niebagatelny jest oczywiście udział strony włoskiej, która finansuje to przedsięwzięcie. Nazywamy się piratami w tej chwili. Inni piraci też funkcjonują w tym mieście. Myślę, że różnica zasadnicza będzie polegała na tym, że my możemy wymusić częstotliwość. My możemy walczyć ze starym systemem, ale my nie będziemy okradali ludzi. My nikomu nie zabierzemy jego praw autorskich. Na przykład wszystkie filmy, które będzie się oglądało w Niezależnej Polskiej Telewizji czy w Nowej Telewizji Warszawa, to są filmy legalnie kupione. Jeżeli chodzi o zespół, to większość ludzi ma 20 kilka lat. Jest dosłownie parę osób koło 30. Także raczej są to wszystko ludzie młodzi. Raczej bez większego doświadczenia dziennikarskiego. Także wszyscy się uczymy. No ale dzięki temu nie jesteśmy zmanierowani. Na nową telewizję oczywiście nie ma dużych pieniędzy. Trzeba przynajmniej miliona dolarów, żeby w ogóle taką instytucję stworzyć. No więc jest tak śmiesznie. Wozimy maluchami kamery za kilkadziesiąt czy kilkaset milionów złotych. No i ma pięciu osób do wykonywania jednej czynności. Jedna osoba wykonuje pięć czynności. Wszystko to, co się dzieje wśród ludzi, którzy tworzyli, nazwijmy to, podwaliny niezależnego obiegu kulturalnego, no ma oczywiście ogromne poparcie. Jeżeli coś tworzy Mirek Chojecki, to jest przy nim Wajda, to jest przy nim Zanussi, to jest przy nim Bratkowski, jest Czytelnik, są te wszystkie firmy, które składają się na niezależną telewizję polską. To są, jak sądzę, te nazwiska i te telefony, które gwarantują fachowość, uczciwość i niezależność. Prowadzenie telewizji niezależnej da nam po prostu jakiś wybór i będziemy my, widzowie, przypuszczalnie szanowani. Bo wciąż pod choinką najważniejsze są prezenty. Jedni myślą, że je przynosi Gwiazdor, Dziadek Mróz, Tata Noel. Pewnie najwięcej wierzy w świętego Mikołaja. W moim domu mówiono, że to aniołek. Ślizguje się do zamkniętego pokoju. Aniołka nie było widać, ale przynosił najwspanialsze prezenty w całym roku. Prezenty spełnionych marzeń. Bo Boże Narodzenie to dzień nadziei i spełnionych marzeń. Nie było go widać, ale można było pisać do niego list. My bardzo lubimy dostawać prezenty i wierzymy, że nam je aniołek przyniesie. Witam Państwa. Dzisiejszy film prasa nazwała filmem kontrowersyjnym, a więc takim, który wzbudzi niewątpliwie wielkie spory, spowoduje dyskusję, może szerszą niż sam film. Możemy mówić o tym filmie w z punktu widzenia postaci i ją oceniać, możemy oceniać film. Sądzę, że ten film ma dwa bardzo ważne elementy. Jest jego poetyka, bardzo sucha, akustyczna. I jest ten fragment, o którym Krzysztof przed chwilą powiedział, który rzeczywiście jest jakoś interesujący, choć strasznie banalny, cienki, to znaczy melodramatyczny. To znaczy, że Jaruzelski jak gdyby wchodzi w jakąś melodramatyczną postać. Ja bardzo lubię książkę Krzysztonia, ona się nazywa Wielbłąd na stepie, opowiadającą dzieje dziecka, które znalazło się na terenie Związku Radzieckiego w takiej mniej więcej sytuacji. Nie wiem, czy Jaruzelski ją czytał, ale nawet jeśli nie czytał, to wyraźnie wchodzi w ten motyw i próbuje mnie wzruszać, epatować swoimi zachowaniami. To jest jakby jedna część tego filmu, mówię część, która mnie elementarnie na poziomie melodramatycznym gdzieś tam wzruszyła, z tym, że ja zawsze mam takie przeświadczenie, że kiedy płaczę, kiedy mi się tam się łezki tutaj pojawiają, to wtedy jest bardzo niedobrze. Ale jest druga część tego filmu i ona jest jakby zgodzona z poetyką, w której został nakręcony. Mianowicie to wszystko, co mówi o obecnej sytuacji, o sytuacji sprzed 10 lat, a być może, i to byłoby moje też pytanie do pana, odnosi do rzeczywistości. Tam nagle pada jedno bardzo ważne zdanie. Zdanie, co mu powiedział ksiądz kardynał Wyszyński, gdy ważyły się losy wkroczenia w 1981 roku. Wtedy kardynał Wyszyński mu mówi, nie można opierać się o dwie ściany. Pan to komentuje, mówi, sytuacja jest zupełnie inna. No, dzisiaj, ale
Znowu Jaruzelski mówi inne zdanie, które jest mądre. Mówi, 45 lat w dziejach narodu to nie jest wiele, to jest chwila. I stawia inne pytanie. Pytanie o to, tak po Jaruzelskiemu je tłumaczę, czy za te ziemie, któreśmy uzyskali jako państwo, za ten obszar geograficzny, warto było zapłacić nie ilością przelanej krwi, ja go oczywiście troszkę poprawiam tę stylistykę, wojną, bo przecież o wojny idzie tylko tymi 45 latami niepokoju. Czy uważa pan uzależnienie autora od rynku, od recenzenta za właściwe, za prawidłowe? Wie pan, to strasznie trudno powiedzieć, bo pisarze, bardzo wielu pisarzy ma bardzo dobre samopoczucie i cokolwiek napiszą, to im się strasznie podoba i uważają, że są strasznie krzywdzeni przez recenzentów. Znaczy, fakty się zmieniają, natomiast sama istota rzeczy, to znaczy ludzie, wybory moralne, ich odczuwanie i tak dalej, to zostaje takie samo. W budującym się gmachu sali teatralnej, przy szkole teatralnej, rozmawiam z Piotrem Cieślakiem, prorektorem szkoły, aktorem, reżyserem, człowiekiem, który nie ma co ukrywać, 10 minionych lat poświęcił, żeby z ziemi ten teatr doprowadzić do stanu obecnego. Piotrze, kończy się rok, wszyscy narzekają, że w teatrze nic się ciekawego nie dzieje. Żyjemy w mieście, w którym Teatr Narodowy jak spłonął, tak go nie ma, a ty budujesz, odbudowujesz Teatr Konarskiego. Po co ten teatr? Szkoła teatralna została ten budynek teatralny, znaczy budynek tego Kolegium Nobilium Szkoły Konarskiego dla młodej szlachty ze skrzydłem teatralnym. Pani Maria Iwaszkiewiczowa, córka słynnego wielkiego poety Jarosława Iwaszkiewicza, osoba związana z kresami, wychowisko drugie kojarzy się z wieloma warszawskimi restauracjami, a na jej wizytówce napisane jest tylko Magda i Piotr. Rozmawiać będziemy o tej warszawskiej kuchni. A więc pani Mario, zwracam się do pani Iwaszkiewiczowej, czy jest coś takiego jak kuchnia warszawska? Ja myślę, że było, bo przypominam sobie, że były takie restauracje czy restauracyjki, które się specjalizowały w potrawach warszawskich. Z tego wszystkiego, jeżeli się zapytać ludzi w moim wieku i starszych, to przypominają sobie flaki po warszawsku. Ja w tej chwili nie spotkałam się z potrawami warszawskimi. Niestety panuje taki snobizm czy zwyczaj, że nazywa się je w jakimś języku zachodnim, a ten przydomek warszawski za nim. Panie dyrektorze, jak się panu udało w tak krótkim czasie, w okresie takiej wielkiej mizerii artystycznej, kiedy wszyscy płacą, kiedy wszyscy płaczą nad stanem polskiej kultury, zbudować no, chyba jedną z największych instytucji kulturalnych w tym mieście, w kraju, a nie wiem, czy przypadkiem nie w Europie i na świecie. Nie chciałbym tak tego mierzyć. Awantury minęły. Teatr jest takim miejscem, gdzie czasem bywają awantury. Ja bardzo dbam, żeby w okresie mojej pracy tutaj awantur nie było. Jednym ze sposobów na to, aby się nie awanturować, jest dużo różnych zadań, zwłaszcza tych, które w efekcie, w rezultacie satysfakcjonują, zwłaszcza artystów satysfakcjonują. A jeżeli satysfakcjonują artystów, to próbujemy robić wiele, aby satysfakcjonowały również publiczność. Stąd dużo realizacji nowych. I jeżeli mnie na przykład oglądający nas dzisiaj telewizowie postrzegają jako dyrektora teatru, do którego trzeba chodzić, to znaczy zapracowali na to moi artyści, bo to przecież nie chodzi na dyrektora, tylko na artystów do teatru przede wszystkim. I ci artyści rzeczywiście w tych trudnych czasach pracują wspaniale. W tych czasach kłopotów z pieniędzmi, a więc mizerii ekonomicznej, rzadko pytają o pieniądze, natomiast pytają o zadania i dlatego jestem dumny, że mogę nimi kierować. Witam Państwa. Naszych gościem w Wiadomościach pan profesor Aleksander Bardini. Czy dla aktorów, którzy tak często narzekają na mizerię i artystyczną, i finansową, to szczęśliwa rocznica, czy jest co fetować? Proszę pana, jednym przymiotnikiem tego nie załatwimy, natomiast spokojnie możemy powiedzieć, że aktorzy narzekający to jest tak samo powiedziane jak na przykład kwiat pachnący. Dzień dobry Państwu.
Dzisiejsza nasza debata warszawska, stołeczna, poświęcona sprawie jednak ogólnej i być może ponadstołecznej. Teatrowi Narodowemu, który spłonął już 8 lat temu. Aż mnie to zadziwiło, sprawdzając dzisiaj te daty. To było 9 marca roku 1985. Minęło 8 lat, dwie wojny światowe. Poprzedni pożar Teatru Narodowego to był wrzesień roku 1939. Od roku 1939 8 lat to jest rok 1947. W tym czasie zdążyła Warszawa zginąć i prawie że powstać. A odpowiednia ilość czasu, 8 lat minęło, my ciągle żyjemy w tych gruzach Teatru Narodowego. Coś się tam dzieje, jakiś żuraw strzeże tej świątyni sztuki. Chyba pora w końcu zastanowić się nad tym, zapytać, jaki tego teatru będzie los. Czy chcemy mieć Teatr Narodowy w Warszawie? Czy w ogóle stać nas na taką instytucję? To jest dosyć problematyczna sprawa. Zwłaszcza kiedy pamięć Teatru Narodowego sięga ostatnich zaledwie lat. Wtedy zaryzykowałbym twierdzenie, że nie brakuje Teatru Narodowego. Natomiast Teatr Narodowy, brak Teatru Narodowego jest ogromną dziurą, luką na mapie teatralnej Polski w ogóle. Ponieważ Teatr Narodowy nie tylko ma mieć znaczenie dla Warszawy, ale musi być instytucją, czy też powinien być instytucją, która w jakiś sposób wzorcowo oddziaływa na inne teatry. Sposób stanowi wzorzec postępowania. Przy czym od razu chciałbym się zastrzec, że nie idzie tutaj o żaden akademizm, czy powrót do tak zwanych tradycji, których odtworzenie jest zawsze problematyczne i musi napotkać na niewiedzę tych, którzy odtwarzają. Ale idzie mi o teatr, który spełnia podstawowe wartości sceny w ogóle. A więc przede wszystkim uwzględnia język polski w wydaniu wybornym, wyśmienitym, a także uwzględnia wszystko to, co jest jakością teatru w ogóle. Tego typu instytucja jest niezbędna. A także i z tego, co pan był łaskaw przedtem powiedzieć, prawda, przed chwilą, ze względu na najlepiej pojętą tradycję. Rzeczywiście byłoby rzeczą tragiczną pozbywać się instytucji, która od ponad 200 lat funkcjonuje i to funkcjonuje niekiedy w sposób niezmiernie znaczący, nie tylko dla kultury, ale w ogóle dla spraw tego społeczeństwa. Pozbyliśmy się tej instytucji, 8 lat już jej nie ma. Pogląd pana Gustawa. Ja myślę, że potrzebujemy my jako środowisko kogoś, kogo byśmy zdecydowanie nienawidzili. To znaczy, nie, zauważcie panowie, że historia dyrektorów teatrów Teatru Narodowego nie jest specjalnie łaskawa dla nich. To znaczy oni na ogół ogniskują swoją niechęć wokół siebie. I szczerze współczuję każdemu, kto wejdzie do tego nowego budynku, kto by to nie był, jeżeli będzie to artysta. Natomiast sądzę, że to jest potrzebne środowisku także dlatego, że właśnie to, o czym pan mówi, panie Gustawie, że jakaś hierarchia jest potrzebna dla zdrowia środowiska. To jest niewątpliwie, że jest, ale są potrzebni środowisku z różnych powodów. To znaczy i po to, żeby się ogniskowała nienawiść, żeby się ogniskowała miłość, żeby było myślenie w kategoriach ostatecznych, narodowych, patriotycznych. To są rzeczy ważne i wcale nie błahe. Także współczuję tym, którzy to będą robić, ale daj Boże, żeby byli. Konkretnie będziemy starali się rozmawiać z poetą, ale również z dziennikarzem. Witamy panie Jacku. Witamy państwa serdecznie. 20 79 11 20 57 53. Pod tym telefonem Renata odbierać będzie państwa głosy. Rozmawiamy, jak powiedziałem, z poetą, z dziennikarzem, może trochę z politykiem, długoletnim emigrantem. Jacek Kaczmarski, na żywo widoczny, miejmy nadzieję, że słyszalny, ten Jacek Kaczmarski, którego głos znaliśmy z tych kaset powielanych w stanie wojennym po 150 razy. Czy tytułuje pan swoje obrazy? Ja uważam, że w tytule się nie można zmieścić treści obrazu. Obraz to jest jakaś
jakaś, to tak jak żywa istota, prawda, którą trudno nazwać, można ją nazwać, ja traktuję tytuły jako imię, takie, ja się nazywam Jerzy, ja mógłbym się nazywać, prawda, inaczej, prawda, i to nie zmieniałoby mnie, tylko mnie jak gdyby odróżnia od innych, prawda, to imię. Więc ja trochę traktuję te, oczywiście no staram się jakoś tam, żeby ten tytuł zahaczał trochę o coś, co mi się wydaje jest treścią obrazu. Czy sztuka, którą pan uprawia, jest sztuką adresowaną do intelektu bardziej, czy do emocji? Bo wszystko, co się we wnętrzu dzieje, to wynika z naszego doświadczenia życiowego, z naszych przeżyć, z tego doświadczenia oka również codziennego, prawda? Czy pan się przyznaje do jakiegoś stylu zbiorowego? Ja się nigdy nie przyznawałem, wie pan, do żadnego stylu, właśnie dlatego mnie, ja figuruję w L'Art Abstrait, w książce Sephora i w historii sztuki abstrakcyjnej i Ragona, figuruję w historii surrealizmu, która wyszła niedawno we Francji i ekspresjoniści mnie tam tego. A ja się do niej, w zasadzie ja się zawsze jakoś tam w swojej niezależności nie bardzo chciałem się podporządkowywać jakimśkolwiek dekalogom ściśle ustalonym. Ktoś się do nas dozwonił. Dzień dobry, czy słyszymy się? Tak jest, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym panu Jackowi zadać pytanie odnośnie losów musicalu napisanego w języku angielskim z wątkami autobiograficznymi. Wiem, że miał być w Londynie początkowo wystawiany, potem przeniósł się do Nowego Jorku. Co o nim? I tam pozostał, mówię o skrypcie, o librecie. Ja mówiłem w którymś z wywiadów, że ponieważ moje nazwisko w kręgach artystycznych, estradowych na Zachodzie nic nie mówi, ten musical miał szansę realizacji tylko przy współpracy znanego kompozytora. Stajnia Andrew Lloyd Webbera nie podjęła się realizacji. Propozycja bodaj była złożona, mówił mi jeden z ludzi zajmujących się tym, była złożona Paulowi McCartneyowi, też nie był zainteresowany. I o ile wiem, to libretto jest złożone, czy jest wykorzystywane w nowojorskiej szkole muzykalowej po prostu do ćwiczeń dla studentów tego akurat fachu estradowego. Teatr idealny. Teatr w kryzysie, ja tylko chcę przypomnieć na zakończenie, kiedyś francuscy krytycy zrobili takie za 1720 bodajże, co 20 lat mówiło się kryzys w teatrze, kryzys w teatrze, kryzys w teatrze. Jest rok 1993 i znowu kryzys w teatrze. Życzenie do sił nadprzyrodzonych nie może być zbyt konkretne, bo konkretne sprawy sobie sam załatwiam. Chciałbym, żeby moim życiem nie rządził przypadek, żeby sprawy, do których dążę, wychodziły dzięki moim dążeniom, pracy, wytrwałości, zdolnościom. Rozumiem, że mam panu i pana przyjaciołom z Teatru NN życzyć po prostu dużej ilości pracy i dalszych sukcesów i myślę, że spotkamy się w niedalekiej przyszłości. Przynajmniej z tej okazji, że otrzymamy książkę poświęconą sesji poświęconej Józefowi Czapskiemu, a także w związku z następną premierą Teatru NN w Lublinie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, zapraszam. Dziękuję państwu, żegnam państwa serdecznie. Do najbliższego spotkania. Pierwszy Krajowy Kongres Samorządu Terytorialnego odbywa się w warszawskiej sali kongresowej, a gośćmi byli premier, prezydent i ministrowie.
tej sali zjazdy są niebezpieczne. Wywołują mnóstwo złych skojarzeń, szczególnie teraz, gdy radni pozostali jedyną legalnie wybraną strukturą demokratyczną, gdy ich reprezentacje mogą stać się wygodną trampoliną przedwyborczej gry. Radni zebrali się po to, by nacisnąć na parlament w sprawach pakietu ustaw samorządowych, by omówić aspekty wprowadzenia drugiego szczebla samorządu. Ze studia przy ulicy Grzybowskiej witają Państwa Kasia Królak i Jarek Kret. Zapraszamy na kolejne wydanie Wiadomości Warszawskich. Teraz przedstawimy Państwu wyjątkowo radosny, wiosenny reportaż. Jak zwykle wiosną po Wielkiej Nocy w Warszawie aż huczno od ślubów. W zeszłym roku w stolicy ponad 13 tysięcy par stanęło na ślubnym kobiercu. Równocześnie ponad 6 tysięcy małżeństw rozwiodło się. Ile ślubów będzie w tym roku? Jeszcze nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że najwięcej ślubów jest na wiosnę i w okolicy Bożego Narodzenia. Koszt ślubu dzisiaj przekracza kilkadziesiąt milionów złotych. Miejmy nadzieję, że duże koszty nie zniechęcą narzeczonych. Zachętą do rozważań o związkach warszawiaków stał się ślub naszych redakcyjnych przyjaciół. W sobotę 24 kwietnia sakramentu małżeństwa udzielili sobie Magda Donimirska i Jacek Koskowski. Wszystko odbyło się u Najświętszej Marii Panny w najstarszym kościele Warszawy w obecności wielu znajomych i przyjaciół. Życzymy im, aby ich małżeństwo było tak radosne i ciepłe, jak sobotnia pogoda, a kłótnie, które będą się zdarzać, tak krótkotrwałe jak wiosenne burze. Punktualność jest grzecznością królów, ale książąt niekoniecznie to dotyczy. Do Centrum Zdrowia Dziecka jego książęca wysokość Karol raczył się spóźnić 20 minut. Wszystko dlatego, że przedłużyło się spotkanie z mieszkańcami domu Schreider z Konstancina, które odbywało się w książęcej rezydencji. Personel szpitala czekał i czekał na królewski dar. Wagę do ważenia niemowląt, których przynajmniej 5 winno znajdować się na każdym z 10 pięter. I znajdują się tam. Ich wartość nie przekracza przecież 12-13 milionów złotych. Ale od przybytku głowa nie boli, a darowanemu koniowi i tak dalej. Gdyby jednak ktoś naprawdę chciał zrobić przysługę centrum, powinien kupić lub wpłacić na gammę kamerę do badań izotopowych, na której brak narzeka dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka. Ale to już około 10 miliardów złotych. O ty kary. Witamy serdecznie. Kolejny fotel. Tym razem osoba wyjątkowa, która przyjechała do nas prosto z Paryża. Naszym gościem jest Manuela Gretkowska. Jeśli Państwo nie wiedzą, kim jest Manuela Gretkowska, to mam nadzieję, że za pomocą naszego 30-minutowego spotkania będą mieli Państwo okazję właśnie się o tym dowiedzieć. Manuela Gretkowska, czy jesteś czarownicą? Nie jesteś czarownicą, bo widzę, że pytanie cię mocno zdziwiło. Nic nie odpowiada. Nie jest czarownicą. To bardzo dobrze, bo z moich bardzo podejrzanych plotek wynikało, że jesteś osobą, która się para również czarną magią. Mam tylko czarne rękawiczki, nic więcej. No to bardzo dobrze. To cieszę się, bo byłam pełna obaw, że może coś się złego stać w czasie naszej audycji. Tak naprawdę to jest to osoba, która przede wszystkim jest związana z literaturą. A mianowicie zadebiutowała książką Mysis Emigranty. Tak się tak. Taki ta książka nosiła tytuł. A teraz mamy okazję spotkać się z Manuelą Gretkowską po raz drugi. Na naszym stole stoi książka wydana przez oficynę wydawniczą i nazywa się Paryski Tarot. Mecenas Jan Olszewski. Witamy w studio. Dziękujemy za przybycie do studia. No cóż, pana mecenasa Jana Olszewskiego przedstawiać nie trzeba. Niektórzy tytułują go premierem. To człowiek, który jeszcze niedawno był na tym stanowisku, ale którego ludzie pamiętają głównie jako obrońcę i który obrońcą prawdopodobnie długo jeszcze pozostanie. Czekamy na telefony państwa. Panie mecenasie, moje pierwsze pytanie. Czy sądy w Polsce stały się niezawisłe? Powinny się stać. Czy się stały, ja mam poważne wątpliwości. Tak całkowicie i do końca. Niezawisły sąd sędziego to jest kwestia pewnej mentalności człowieka, także no, nasza kadra sędziowska, częściowo przynajmniej, to są jeszcze ludzie z minionego okresu. Znakomita większość z tamtej epoki wyszła obronną ręką. Ale wiemy też, że pewna ilość sędziów, którzy jeszcze pozostali w naszym sądownictwie, ma za sobą pewną przeszłość, która jest hipoteką obciążającą. I ja mam, osobiście mam poważne wątpliwości, czy ludzie z takim dorobkiem mogą w nowym sądownictwie, orzekając już w imieniu Rzeczpospolitej, Najjaśniejszej Rzeczpospolitej,
czy oni, pewien kompleks, który tu jest naturalny. Czy można wszystko publikować, to co prasa się dowiaduje, czy inaczej mówiąc, powinna być jakaś forma kontroli prasy, czy jeszcze inaczej mówiąc, istnieje zagrożenie dla tej wolności nieograniczonej prasy, którą mamy w tej chwili, na przykład poprzez stworzenie jakiejś, słyszałem, że Sejm przemyśliwa nad stworzeniem na przykład Krajowej Rady do spraw prasy. Czy to nie, nie może się nie. przeistaczyć Sejm, w kukt? Sejm tego na szczęście jeszcze nie przemyśliwa, natomiast padły po jakimś spotkaniu takie pomysły. Jestem przeciwny temu pomysłowi, zwłaszcza gdyby to miała być rada jakaś władcza, prawda, bo jeżeli to jest grono konsultujące z sobą, to proszę bardzo, różne takie grona mogą być. Natomiast władcza w stosunku do prasy nie. I byłbym przeciwny wszelkiemu ograniczaniu tutaj wolności prasy i to jest w ogóle nie do pomyślenia w państwie demokratycznym. Natomiast inną sprawą jest oczywiście kwestia pewnych reguł i etyki dziennikarskiej, działania pewnego kodeksu, co wolno robić, a czego robić nie wolno. I to powinni jakby środowisko dziennikarskie. A co w takim razie z najważniejszym medium, tym, w którym jesteśmy, z telewizją? Czy zamykanie stacji tego rodzaju jak nasza, wolnych, komercyjnych, uważa pan za właściwe, czy ich kontrolowanie uważa pan za dopuszczalne? Nie, no gdybym uważał zamykanie tej stacji za właściwe, to bym tu nie był. To po pierwsze, po drugie uważam, że dla publicznej telewizji państwowej potrzebna jest konkurencja innych stacji i sądzę, że chyba, mam nadzieję, że nikt nie myśli o zamykaniu tych stacji. Jak to jest? Czy możliwa jest integracja Polski z Europejską Wspólnotą Gospodarczą z pominięciem europejskich państw byłego Związku Radzieckiego? Każdy kraj będzie wchodził do tej wspólnoty europejskiej, czy do tej Europy ojczyzn indywidualnie i na własnych warunkach. Także ja sądzę, że Polska jest w tej pierwszej grupie krajów, które postrzegane szczególnie z zewnątrz są jako wzorcowy kraj budujący demokratyczne państwo i gospodarkę rynkową. Natomiast jak będzie z następnymi, no to dalsza sprawa. Z 4 na 5 czerwca 1992 roku, kiedy pan mówił, że pan z otwartą przyłbicą wyjdzie na ulicę i niczego się nie obawiając, a teraz obawia się pan wyjść i otacza się pan podobno gorylami nawet. Chyba nie wiem skąd są te wiadomości. Ja po prostu chodzę po ulicach. Na to są liczni świadkowie, bo mnie dosyć dużo ludzi rozpoznaje. Miałem rzeczywiście, bo tak przepisy to przewidują przez pierwsze miesiące po zakończeniu mojej funkcji, miałem ochronę, używałem i starałem się, powiedzmy, korzystać z niej umiarkowanie, a teraz od wielu, wielu miesięcy chodzę, tak jak każdy mieszkaniec Warszawy, po tym mieście i bardzo sobie to chwalę. Hanna Suchocka stała się idolem znacznej części społeczeństwa, osiągała ogromnie wysokie wyniki we wszystkich plebiscytach, aż przyszedł moment odwołania rządu. Pani poseł, pani premier, o czym marzy dziewczyna, gdy dojrzewać się zaczyna? Czy pani kariera kobiety, polityka to rzecz godna zazdrości, czy tylko wyjątek potwierdzający regułę? Pan czasami obserwując wypowiedzi niektóre, to mam takie wrażenie, jakby naprawdę tego bardzo zazdroszczono. Natomiast ja osobiście uważam, że chyba to nie jest jednak funkcja godna zazdrości. I zaczął pan tymi słowami piosenki, o czym marzy dziewczyna. Ja mogę panu powiedzieć, że na pewno nigdy nie marzyłam o tym, żeby być premierem. To nie mieściło się w jakiejś kategorii moich marzeń, dlatego że dla mnie od najmłodszych lat funkcja premiera kojarzyła się z bardzo ciężkim obowiązkiem. Ja byłam rozczytana trochę w takiej literaturze politycznej, czytywałam różne żywoty premierów i wiedziałam, co to znaczy. I na pewno to nie był mój przedmiot marzeń. Z Jarosławem Kaczyńskim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam państwa, witamy pana prezesa Kaczyńskiego, a teraz konkretnie z Jarosławem Kaczyńskim. Panie prezesie, witamy i pierwsze pytanie.
Równa rocznica, 4 czerwiec. Minęło 5 lat od czerwcowych wyborów, 4 lata od wybuchu wojny na górze, 2 lata od obalenia rządu prawicy Jana Olszewskiego, rok od obalenia rządu Hanny Suchockiej i rozwiązania parlamentu. Czy te wydarzenia znamionują rozwój demokracji, czy postępującą anarchię? Z całą pewnością nie możemy tutaj mówić o anarchii. Mamy do czynienia z kryzysem tworzącej się demokracji, to znaczy sytuacją, w której ta demokracja w sensie formalnym jest, natomiast nie ma demokratycznej struktury społecznej, jak to można określić w pewnym uproszczeniu. Trzeba pamiętać, że demokracja nie jest czymś, co można zadekretować. To jest atrybut pewnej formy organizacji społeczeństwa i póki takiej formy w naszym kraju nie ma, póki ona się dopiero tworzy, to demokracja jest systemem, można powiedzieć, nie do końca pewnym, nie do końca ustabilizowanym. I ten brak stabilizacji jest tutaj widoczny. Jest widoczny, nieustannie jest widoczny w tych zmianach rządu, no i wreszcie w tym, co się stało 19 września, to znaczy w fakcie przejęcia władzy przez siły, które 4 czerwca 1989 roku zostały wolą wyraźnej większości głosujących od władzy odsunięte. Alpinizm przemysłowy. Rozumiem, że wchodził pan na kominy. Czy to bardzo niebezpieczne, a zarazem intratne zajęcie? Znaczy wchodzenie na kominy wtedy, kiedy się wisi na linie i kiedy ma się mniej więcej pojęcie, jak używać sprzętu alpinistycznego, jest na pewno mniej niebezpieczne niż taka typowa praca na rusztowaniu, na zwykłej, przeciętnej budowie, chociaż wygląda bardzo, bardzo ryzykownie i romantycznie. I na pewno wówczas, kiedy ja zaczynałem tę pracę, były to duże pieniądze, nieporównywalnie większe niż typowa praca biurowo-wydawnicza, z której zrezygnowałem wówczas na rzecz tych kominów. No i taka wielka frajda, że oprócz elementów przygody była właśnie ta pełna niezależność od państwowej. A jakie są relacje między alpinistami przemysłowymi, a alpinistami górskimi? W waszej grupie był chyba tylko jeden górski alpinista. Czy ci górscy nie mają was za jakichś profanów? Oczywiście, znaczy to nieraz mi dawano w Gdańsku odczuć, koledzy z klubu wysokogórskiego patrzyli na nas jak na parweniuszy i no i jak na groźną konkurencję, która psuje, że tak powiem, ten wykwintność tego zawodu i ekskluzywność tego zawodu. No, co wspólnego? Czasami jedni i drudzy niestety spadają i to jest na pewno wspólne, a no, jedno i drugie wymaga jakiejś odwagi. Czy złapał pan przynętę i wybrał się w góry? Wysokie góry? Później już musieliśmy sami się szkolić, ponieważ podejmowaliśmy się coraz trudniejszych prac, więc mieliśmy takie rozmaite szkolenia i w Zakopanem, na Dolnym Śląsku, ale to z alpinizmem prawdziwym nie ma nic wspólnego. O liberałach mówi się, że są bogaci. Czy pan jest bogaty z domu? Czy dorobił się pan pieniędzy jako alpinista? Może jako wydawca? Już jako polityk? Znaczy, z domu jestem biedny, znaczy, to nic oryginalnego. Znaczy, w PRL-u niewielka grupa ludzi mogła mówić o sobie, że jest zamożna. Biedny, ale radzący sobie już w życiu dorosłym, tak jak prawie każdy młody, no, średnio przedsiębiorczy Polak. Były i Saksy na zachodzie, był ten alpinizm, ale trudno powiedzieć, żebym czuł się dorobiony. Polityka, znaczy, no jeśli dzisiaj pomyślę o sobie jako człowieku, który ma dochodów miesięcznych 15 milionów złotych, to znam ludzi, którzy, znam ludzi z najbliższego swojego otoczenia, którzy mówią, że to jest bardzo dużo pieniędzy, bo to jest wielokrotność. Brutto czy netto, bo to też różnica. Brutto. Bo to jest wielokrotność ich zarobków i znam ludzi, którzy patrzą na mnie pobłażliwie, bo jest to z kolei dla nich kwota śmieszna. Nie ma dzisiaj jednoznacznego kryterium, czy ktoś jest zamożny, czy nie. Mam mieszkanie, samochód, szczęśliwą, mam wrażenie, rodzinę, psa, kota, więc w tym sensie jestem bogaty. Kim jest zatem marszałek Kuratowska? Szalejącą feministką, secesjonistką Unii Wolności, najlepszym politykiem wśród lekarzy i najlepszym lekarzem wśród polityków, a marny byłby to komplement? A co skłoniło pana Marka Edelmana, żeby dla profesor Kuratowskiej do nas aż z Łodzi przyjechać? Bo ja wiem, szacunek dla... W nauce, prawda, polskiej jest kilka wielkich kobiecych nazwisk. Filip Skłodowska, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. Pierwsza kobieta profesor na Sorbonie. Druga, Marysia Kopeć. Nikt jej nie zna, a ja nawet nie też hematolog, a ja nawet nie umiem powiedzieć, czym ona się zajmuje i za co są te zasługi, bo ona pracuje w Instytucie Badań Jądrowych jako lekarz. Więc zrozumcie, to są takie nazwy hormonów, jakichś
mikroorganizmu, że dla zwykłego człowieka to jest nie do powtórzenia. W każdym razie jest to też nazwisko światowej sławy. I trzecia, którą ja znam, prawda, Zosia Kuratowska, Zofia Kuratowska, bo marszałek, bo tak to by była Zosia, jak prawda? To jest też wymyśliła wielką rzecz, coś takiego jak erytropoetynę. Ale mało, że wymyśliła tą erytropoetynę, bo to każdemu się może zdarzyć, może to być przypadek przecież. Jak się tym zajmuje, jak się jest młodym, ma się fantazję, prawda? Może to się zdarzy, ale jej się to zdarzyło. Ale mało tego, ona obliczyła jeszcze, ile tej erytropoetyny musi być. Ile tego jest i jak to się rozwija. Ale wiecie, to nie jest jej zasługa. To jest zasługa tatusia, bo tatuś miał matematyczną głowę i coś musiało przejść na córkę, bo wszyscy jego uczniowie są teraz profesorami na całym świecie. Więc jej został ten rozum matematyczny. Więc dlatego mogła wyliczyć, ile jest tej erytropoetyny w człowieku, ile powinno być. I zresztą to była dawno, to było w 60-tych latach, to była sprawa zupełnie nowa i pewna, że tak powiem, rewolucja w tym świecie hematologicznym i uznana na całym świecie. Ona była nawet, zdaje się, gdzieś tam w Międzynarodowym Towarzystwie Hematologicznym ważną osobą, to gdzieś w Ameryce, ale wiecie, to są wszystko takie zaszczyty, jak się jest młodym, się pracuje i się myśli. Ale te wszystkie trzy kobiety, poza tym, że były genialne medycznie, mają jeszcze jedną wspólną cechę. Wszystkie się zajmują pracą społeczną. Wszyscy są społecznicy. Wszyscy są zawsze po stronie słabszych. Śpiewnik Warszawy zaczęliśmy od piosenki zaśpiewanej na ulicy. Czy to ma przyszłość? Czy witamy tutaj jakiś relikt przeszłości, ostatnią już znaną orkiestrę z Chmielnej, która się skończy, a potem już tylko te dyktafony? Moim zdaniem ja sam osobiście ile razy przejdę powiedzmy ulicą i mam zły nastrój, jestem w jakieś kłopoty i usłyszę te dźwięki powiedzmy tego rodzaju zespołu, no to mnie to wprowadza bardzo miły, dobry nastrój. Zresztą nie tylko u nas w Warszawie. W Warszawie jest moim zdaniem mało tych zespołów, ale jak weźmiemy inne stolice świata, to nie ma takiej stolicy, gdzie nie byłoby właśnie zespołów. Nawet czasami występują teraz soliści, którzy się popisują i to naprawdę dużej klasy. Ja na przykład w Hamburgu słyszałem skrzypka, daj Boże, kto wie, żeby u nas mógłby śmiało na estradzie grać. No, jasna sprawa, że niektórzy to muszą robić dla pieniędzy. Właściwie w zasadzie to dla pieniędzy, bo w końcu dla przyjemności nikt na ulicy nie gra, raczej wolą grać w zamkniętych pomieszczeniach. No, ale moim zdaniem daje to pewną przyjemność. Jeśli mnie jako muzykowi sprawia to przyjemność i wprowadza mnie w dobry nastrój, wyobrażam sobie, co się dzieje z takim przeciętnym słuchaczem, który powiedzmy nie jest muzykiem, nie zna się na muzyce, a słyszy dźwięki dobiegającego, a jeszcze jak usłyszy znaną melodię. Panie prezydencie, jak ocenia pan zachowanie Rosji wobec przyjęcia Polski do NATO? Czy mają rację ci, którzy twierdzą, że najlepszy moment, który NATO był, podobno był to moment po prostu przewrotu puczu moskiewskiego, został przez nas przegapiony? Ale jednak mimo wszystko tamta pani zadała jakieś pytanie o Krajową Radę Radiowo-Telewizyjną. Tak, i dlatego nie wiem jak to pytanie brzmiało, może pani powtórzy, to ja na nie odpowiem. Jeśli chodzi o przyjęcie Polski do NATO, to jest troszeczkę inaczej. Dlatego, że na Zachodzie funkcjonuje pogląd, że to my się boimy, że my chcemy uciec do Zachodu i oni nam strasznie pomagają. Albo pomagają, albo nie mają ochoty, albo boją się pomóc. Otóż dokładnie sprawa jest odwrotna. Nam Rosja nie zagraża, nas Rosja już miała i Rosja na tym kiepsko wyszła. I dlatego jeśli jest zagrożenie, na razie nie ma żadnego zagrożenia. Rosja na dzisiaj nie zagraża nikomu. Ale jeśli Zachód mówi o zagrożeniu, to niech pamięta, że to on jest zagrożony. Że to my możemy mu w tym pomóc, kiedy będziemy mieli taką szansę. I dlatego niech mówi o tym, że my chcemy dołączyć w celu zmniejszenia strefy niepewności, strefy mniej niebezpiecznej.
I dlatego trzeba argumentację inaczej przedstawiać, bo to, co jest dzisiaj funkcjonuje, jest błędem i kiedy się błędnie to pokazuje, to potem są błędne wnioski. Czy istnieją granice wolności prasy? Czy obok Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powinna istnieć na przykład jakaś Krajowa Rada Kontroli Prasy lub coś podobnego przy Sejmie? To znaczy, ja wiem, że wyolbrzymiamy, krzyczymy, cenzura. Cenzura jest możliwa w innym systemie, w innym tym. Dziś cenzura w Polsce jest po prostu nieprawdopodobna. Ale niemniej jednak wszelkiego typu ograniczenia, szczególnie polityczne, są bardzo niebezpieczne. Dlatego jestem przeciwnikiem ograniczeń politycznych. Natomiast coś trzeba zrobić, bo wiele informacji jest skandalicznych. Jest po prostu, ja spotykam się z różnymi rzeczami takimi, że codziennie powinienem 5-6 spraw karnych zakładać, a nie mam czasu na to. No właśnie, to moje pytanie. Czym innym cenzura prewencyjna, a czym innym restrykcyjna? Dlaczego nie skarży pan ludzi, wydawnictw, których nazywa się pana agentem lub oskarża o tolerowanie agentów w swym otoczeniu? No właśnie, no przecież to już pan rzucił ten duży polityczny temat, ale są jeszcze wiele innych, jeśli chodzi o rodzinne, oskarżenia różnego typu, pomówienia, są tak skandaliczne, że rzeczywiście co najmniej 3 dziennie sprawy musiałbym zakładać. I dlatego coś tu trzeba zrobić. No sami dziennikarze powinni oddolnie niejako o jakąś moralność zadbać. To jest bardzo niemoralne, to jest bardzo niewychowawcze, to jest skandaliczne. W sporze o radio i telewizję, po czyjej jest pan prezydent w stronie? Publiczności, która chce mediów całkiem wolnych od polityki, czy tak samo jak liczni parlamentarzyści, chciałby pan, żeby rząd, Belweder także, miał na to jakiś wpływ? To jestem za tym, żeby było dużo, jak najwięcej kompletnie wolnych, niepolitycznych stacji. Ale przecież jest nieprawdopodobnie, by odpowiedzialni ludzie, którzy kierują państwem, nie mieli żadnej możliwości mówienia, co się dzieje w kraju, a w różnych sytuacjach, czasami niebezpiecznych. I żeby byli niedopuszczani do telewizji, czy nie mieli możliwości. No to jest nieprawdopodobne. No, nie wpadajmy ze skrajności w skrajność. Rząd, władza, z tym prezydent musi mieć dojście, bo ma czasami ważne sprawy do powiedzenia i musi narodowi to powiedzieć. No i czas na powiedzenie jednak się skończył. W naszej komercyjnej stacji czekamy na ostatni odcinek wielkiego serialu Maria. Myślę, że również część przynajmniej kobieca rodziny pana prezydenta również już ma dość gadających głów. A więc dziękuję państwu bardzo za uwagę, za telefony. To była pierwsza bezpośrednia transmisja satelitarna. Nie wszystkie połączenia doszły do skutku. Mam nadzieję, że przy najbliższej pójdzie lepiej. Ogromne dzięki pani prezydencie za udział w programie. Dziękujemy za zaproszenie do Belwederu. Moje pytanie takie z Kiślowskiego. Jaki to przypadek sprawił, że Aleksander Kwaśniewski w 76 roku nie jeździł szosą E7 do Radomia, tylko razem z kolegami budował jakąś mało popularną wśród kolegów organizacji. A co pan studiował? Polonistę. No widzi pan, to być może jest ta odpowiedź o ten przypadek Kieślowskiego. Ja studiowałem ekonomię, handel zagraniczny i zacząłem w 73 roku, kiedy SZSP był już jedyną organizacją na uczelni. I jakby ten wybór dla człowieka, który się interesował sprawami różnymi, kulturą przede wszystkim, klubami studenckimi, był całkowicie naturalny. Po drugie, to był Gdańsk. To jest druga ważna sprawa, gdzie na przykład działalność struktur politycznych partii nie miała charakteru takiego jak w Warszawie, jak w Katowicach, jak w innych miejscach. Kierował wtedy tamtą organizacją Tadeusz Fiszbach, który należał do takich zwanych ówcześnie reformatorów partyjnych i wokół niego była bardzo duża grupa osób z mojego wydziału, właśnie z Wydziału Ekonomicznego, którzy tworzyli takie zaplecze. I oni byli bardzo ciekawymi ludźmi, oni byli starsi nieco od nas, ale myśmy z nimi byli zaprzyjaźnieni i w gruncie rzeczy to oni nas przekonywali, że oczywiście zmiana jest potrzebna, ale ta zmiana może się dokonać wewnątrz systemu, a nie poza nim. Na polonistyce, także w Gdańsku i na historii w Gdańsku, ten pogląd był odrzucany. Tam się mówiło, że zmiana może się dokonać całkowicie poza systemem. Tam studiował Aleksander Hall, którego wtedy też miałem okazję poznać. I 24 września, w piątek, o godzinie 22:00 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Lechem Kaczyńskim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski.
24 września, w piątek, o godzinie 22 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Lechem Kaczyńskim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Kto wywołał wojnę na górze? Czy bezpośrednio wojnę na górze, znaczy hasło to rzucił obecny prezydent, ówczesny przewodniczący związku Lech Wałęsa. Ja wielokrotnie publicznie mówiłem, że o ile powołanie porozumienia centrum to była inicjatywa Jarosława Kaczyńskiego i moja, tego się nie wypieram i uważam, że to była dobra inicjatywa, to hasło wojny na górze pochodzi osobiście od Lecha Wałęsy. Znaczy ja nie wiem, czy on dokładnie Lech Wałęsa to wymyślił, chociaż domyślam się, że tak. Najwyższa Izba Kontroli to nie jest jeden z tych urzędów, który od polityki powinien być wolny, który powinien być bezstronnym arbitrem. Tak, powinien być wolny w tym stopniu, w którym w dzisiejszej Polsce jest to możliwe. Najwyższa Izba Kontroli ma szerokie dość kompetencje. Kontroluje procesy, które z istoty rzeczy mają charakter stricte polityczny. Przecież jeżeli na przykład kontrolujemy proces prywatyzacji, to jest proces nie tylko o olbrzymim znaczeniu ekonomicznym, ale także o olbrzymim znaczeniu społecznym. To jest walka o własność. Jedni stają się właścicielami na wielką skalę i to za powiedzmy pieniądze, które nie mogą w każdym przypadku odpowiadać rzeczywistej wartości nabytego podmiotu gospodarczego, raczej nabytego przedsiębiorstwa. I ktoś, kto wygrał tego rodzaju konkurencji, staje się niejednokrotnie od razu członkiem nie tyle klasy średniej, co wyższej klasy społecznej. Więc to jest też proces kształtowania nowej struktury społecznej. Organ, który to kontroluje, w jakimś tam zakresie w istocie jest polityczny. Natomiast problem ten, który redaktor stawia, sprowadza się w istocie do czego? Do tego, czy kierownictwo Najwyższej Izby Kontroli jest obiektywne, zarówno w wyborze tematów kontroli, jak i w opracowywaniu wyników kontroli i w końcu prezentowaniu ich opinii publicznej, czy też nie jest. A to nie zależy od tego, czy na czele Izby stoi polityk, czy nie polityk, tylko czy stoi osoba, która ma taką wolę, czy też jej nie ma. Witam Państwa. Telewizja w pokoju w swoim cyklu Kto pyta, niech przyjdzie. Witam Państwa tym razem, można powiedzieć, na zielono. Nie chcę powiedzieć w zielonym mundurze, bo ja osobiście z armią nie miałem wiele do czynienia, ale rozmawiać chcemy dzisiaj o armii, o poborze, o znaczeniu wojska w życiu społecznym, w życiu naszego narodu, o tradycji związkiem z wojskiem związanym. No i o tym, czy ogólnie rzecz biorąc, jest ono popularne, czy chętnie do wojska trafiamy, czy też nie i pod jakimi warunkami może się ta rzecz, którą się nazywa zasadniczą służbą wojskową, odbywać bezkonfliktowo. Przedstawiam najpierw zaproszonych do studia gości. To pan generał pułkownik pan generał profesor Stanisław Koziej z Departamentu Systemu Obrony Ministerstwa, były minister, obecny poseł i członek Komisji Obronnej, pan Bronisław Komorowski, cywil, nie wiem w jakiej randze. Cywil wystarczy, bardzo wysoka ranga. Bardzo wysoka ranga, właśnie, bardzo wysoka ranga, przedstawiam się szeregowej rezerwy. Pani Irena Baczyńska z Ministerstwa Obrony Narodowej, z Departamentu Oświaty i Wychowania, tak? Oświatowo-wychowawczego. Pan pułkownik Józef Skrzypiec, redaktor, wydawca i naczelny redaktor dużego wojskowego wydawnictwa Bellona, które zresztą przybyło do nas razem ze swoimi książkami, które się prezentują. Obok pan Janusz Grochowski, zastępca redaktora naczelnego Polski Zbrojnej i pan Ryszard Stankiewicz, pan major z Biura Współpracy ze stowarzyszeniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Proszę panów,
pierwsze pytanie już zadałem. Czy potrzebna nam jest armia zawodowa? Rozumiem, że jako cywil mam się zabrać głos. Dobrze. Więc ja się bardzo cieszę, że pan redaktor nie zadał jednego pytania, czy w ogóle nam jest potrzebna armia. Rozumiem, że ten problem mamy za sobą i rozmawiamy już tylko i wyłącznie o tym, jaka armia jest nam potrzebna dzisiaj i czy jest możliwe wprowadzenie armii zawodowej. Jest swoisty mit taki, stworzony przez ostatnie parę lat, możliwości rozwiązania wszystkich dolegliwości, które wiążą się ze służbą wojskową, przez wprowadzenie armii w 100% zawodowej. Otóż pragnę zaznaczyć, że takich armii jest na świecie bardzo niewiele. Na kontynencie europejskim, bo się w tej chwili wprowadzają, będą wprowadzali tego rodzaju model Holendrzy, wyspiarze, Brytyjczycy mają armię zawodową, ale poza tymi dwoma przypadkami w Europie armii zawodowej w 100% nie ma. Natomiast są armie, takie jak armia niemiecka, Bundeswehr, czy armia francuska, które mają o wiele większy procent żołnierzy zawodowych niż Wojsko Polskie. Ale we wszystkich armiach, poza tymi dwoma, czyli poza armią brytyjską i niedługo prawdopodobnie holenderską, we wszystkich armiach służą żołnierze z poboru, czyli tacy, którzy trafiają na zasadzie powszechnego obowiązku obrony. I w Wojsku Polskim ich jest stosunkowo więcej niż w innych armiach. To też proponowałbym dzisiaj mówić głównie o tym, czy może być armia w większym stopniu uzawodowiona, bo to jest po prostu bardziej realne, a w moim przekonaniu również bardziej odpowiada potrzebom Polski. Armia w 100% zawodowa jest armią, która mniej w moim przekonaniu pasuje do pewnego modelu demokratycznego społeczeństwa. Między innymi dlatego, że zawsze taka armia jest bardziej narażona na pokusy typowe dla kondotierów na przykład, którzy służą za pieniądze umierają jak trzeba, ale także mniej osób w państwie czuje się bezpośrednio związanych z problematyką obronną. Plus dodajmy do tego, że armia zawodowa musi oznaczać inną formę dosyć powszechnego obowiązku przygotowywania się do obrony, a więc szykowanie, przygotowywanie, szkolenie więc bardzo licznych rezerw osobowych, które pozwoliłyby na wystawienie armii w warunkach wojennych no o wiele liczniejsze niż zawsze mała armia w 100% zawodowa. Witam Państwa. Telewizja w pokoju. Wita Państwa w cyklu Kto pyta? Niech przyjdzie tym razem do salonu mody. Mężczyźni, proszę pana, przyznam, mnie wyjątkowo irytują, jeżeli proponują zamiast biżuterii, jakby to panu powiedzieć, sezam, skarb, złoty na szyi, takich parę łańcuchów, przynajmniej solidnych, deko 20, 30. Zgadza się z panem, ponieważ moim zdaniem to nie jest biżuteria. W dodatku na ręku też parę tych, tutaj może też na ręku. Coś takiego zbieżnego, jak się pokazuje w drużynie A w tej chwili, jeden tak, z tych takich... Tak. Bohaterów tego serialu. Dlaczego mówię o tym, że mężczyźnie wydaje mi się trudniej w tej chwili nosić biżuterię? Kiedyś Polacy oczywiście, mężczyźni nosili biżuterię. Każdy guzik, na który był zapinany strój męski, no wart był przynajmniej powiedzmy kamienicę, minimum kamienicę. Po tym jak świat się zmieniał, że mężczyzna jakby starał się być tym takim szaro-czarnym, bo takie zaszłości patriotyczne były, nie wolno było nosić kolorów jasnych, bowiem żałoba na to nakazywała, nie było wtedy niepodległości. Wydaje mi się, że mężczyźni, Polacy w każdym razie, biżuterii przestali w ogóle używać, jeżeli tam od czasu spinki przy mankiecie, no i tak tutaj. A poza tym różnego rodzaju identyfikatory, tak? Ja to nazywam identyfikatory, jest to powiedzmy sygnet, obrączka, zegarek. To jest identyfikator, on w pewien sposób określa człowieka i to jest w tym celu głównie noszone. To nie jest biżuteria. To... Czy biżuteria podkreśla charakter, czy podkreśla, jakby to panu powiedzieć, stan majątkowy? Dzień dobry. A teraz konkretnie ze Zbigniewem Bujakiem. Zbigniew Bujak nie ma tytułów. Zbigniewa Bujaka ludzie z mojego pokolenia, pokolenia, które można nazwać pokoleniem Solidarności albo pokoleniem, nie wiem, Kolumbów 54, nazywają Zbyszkiem niezależnie od tego, czy pili z nim Brudershaft, czy go z nim nie pili. Dlatego, że Zbigniew Bujak był dla nas przez lata
tą wiosną, która miała być nasza, był Janosikiem, tym człowiekiem, który niewątpliwie cokolwiek jeszcze w życiu zrobi, już sobie miejsce w historii zapewni. Jest, jak powiadam, mitem i powstaje pytanie, czy z mitem można rozmawiać konkretnie. Kim jest dzisiaj pan Zbigniew Bujak, który ma niespełna 40, małe dziecko i całe życie przed sobą? Proszę pana, jestem elektrykiem. To straszne, bo w Polsce jest całe stowarzyszenie elektryków i nie wiadomo, jakie oni mają zamiary. Ja mam nadzieję, że będą chcieli pozostać przy swoim zawodzie, no a ja sam postaram się jednak z elektryka przedzierzgnąć w zawodowego, dobrego, sprawnego polityka, bo takich nam trzeba, a myślę, że no, mam szansę. A gdzie pan teraz pracuje? Aktualnie w Unii Pracy zamierzam kandydować na Śląsku, w Katowicach, a to dlatego, że w Katowicach Unia Pracy na razie nie jest najmocniejsza, ale mam nadzieję, że przy mojej i innych kolegów pomocy będzie tam bardzo mocną organizacją. A teraz konkretnie ze Zbigniewem Bujakiem rozmawiamy na żywo, oczekujemy państwa telefonów. Nasz numer 20 79 11. Każdy może do nas zadzwonić i zapytać o to, co jego interesuje. Z czego pan żyje? Na razie żyję jeszcze z wypłat z Sejmu, z pensji sejmowej. W tej chwili to już niewiele. 3 800 000, niewiele, to dużo. Jak na wiele rodzin, to dużo. Ale za chwilę muszę sięgnąć po oszczędności zgromadzone na książeczce oszczędnościowej przez ten okres przejściowy. I jeżeli zostanę wybrany, będę żył oczywiście z pensji sejmowej. Ale pan ma jakieś udziały w Gazecie Wyborczej, prawda? Tak, ale to są udziały honorowe, z tego nie ma wypłat. Jedynym profitem jest to, że podpisuję, zatwierdzam pensję dla zarządu, ale ich wysokość jest tajemnicą. Wyspecjalizował się jako człowiek znający się na problemach społecznych i w rządzie Pileckiego, w rządzie Jana Krzysztofa Pileckiego, został ministrem pracy i polityki socjalnej, zastępując na tym stanowisku Jacka Kuronia. Tempora mutantur, czasy się zmieniły, minął jeden rząd, pojawił się następny rząd. Jacek Kuroń został z powrotem ministrem polityki socjalnej i zaproponował Michałowi Boniemu stanowisko wiceministra. Wiceministra, jak rozumiem, wyspecjalizowanego głównie w kwestii bezrobocia. To jest resort pana ministra, tak? Dobry wieczór państwu. To jest tak, że jako zastępca, pierwszy zastępca Jacka Kuronia zajmuje się po trochu wszystkim. Natomiast głównie odpowiadam za całą trudną, skomplikowaną problematykę dotyczącą bezrobocia. Panie ministrze, walczyliśmy o to, żeby był taki sensowny system, w którym będzie w końcu bezrobocie. A więc czy to dobrze, że jest bezrobocie? Nigdy nie można powiedzieć, że to dobrze, że jest bezrobocie. Natomiast trzeba się spytać, czy może nie być bezrobocia, albo inaczej, czy może nie być rynku pracy, swobodnego rynku pracy w warunkach, kiedy buduje się gospodarkę rynkową, kiedy funkcjonuje gospodarka rynkowa. I mnie się wydaje, że bezrobocie niosące różne trudne, negatywne skutki jest pewną koniecznością gospodarki rynkowej. Problem polega na tym, jak duże jest to bezrobocie, jak dużą grupę osób ono obejmuje i problem także polega na tym, jak długo ludzie są bezrobotni. Dlaczego osoba oficjalna rządu występuje w programie nielegalnej stacji, która ma być zamknięta od 1 lipca zgodnie z prawem? Jest to precedens, zresztą pan minister, bo nie jest pierwszą osobą występującą w tej stacji, bo również to w kanalu prezydent Warszawy występuje systematycznie, a jest to na pewno naruszenie prawa, działalność takich stacji. Nie jestem przeciwnikiem tych stacji, ale takie jest prawo, prawda? O tym się teraz mówi oficjalnie. Po drugie, mam takie pytanie, dlaczego tak się dzieje, że jest masę wolnych miejsc pracy, a ludzie, którzy powinni pójść do tych miejsc, wolą nielegalnie handlować na ulicach, płacić niskie mandaty, które im się opłacą, i nie chodzić do wydziału zatrudnienia, albo chodzić tam tylko po zasiłki. Kiedy właśnie się skończy z tym precedensem nielegalnego handlu, który odbiera pracowników odpowiednim instytucjom? Nawet ksiądz podczas kazania w niedzielę ze Świętego Krzyża o godzinie 9 nadawanego przez radio poruszył ten temat, po czym dostał oklaski. Pierwszy raz były oklaski po kazaniu radiowym, przy radiowej. Wojciech Kowalski z Warszawy, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za te dwa pytania. Ja się z panem w pełni zgadzam, że należy dążyć do eliminacji nielegalnego zatrudnienia. Należy również likwidować ten proceder, który polega na tym, że ludzie z jednej strony biorą zasiłki, no de facto biorą je od państwa, czyli z naszej
społecznej kieszeni w tej chwili, a równocześnie w sposób niekontrolowany wykonują różne zajęcia, mając tego tytułu bez podatku w gruncie rzeczy różnego rodzaju dochody. Tylko to nie jest sprawa, którą można załatwić od zaraz, zmagają się z nią różne kraje. Myślę, że trzeba byłoby tutaj współdziałać i powinien współdziałać i samorząd, i służby zatrudnienia, może także związki zawodowe, bo to jest sprawa dla nich istotna. Chcielibyśmy, żeby istniała taka równowaga między działaniami restrykcyjnymi w tej sferze dotyczącej nielegalnego zatrudnienia, ale również chcielibyśmy stwarzać mechanizmy ekonomiczne, które będą powodowały, że nie będzie się opłacało albo pracować nielegalnie, albo być zatrudnianym nielegalnie. Co do pierwszego pytania, to chcę powiedzieć, że po pierwsze te decyzje, które zostały ogłoszone, informacje przez Radę pana Markiewicza dotyczą stanu od 1 lipca. Po drugie, że rząd przedstawił dzisiaj swoje stanowisko, iż nie jest dobre, aby kneblować różnego rodzaju wolne w końcu mass media, o które się latami walczyło właśnie w takim okresie i tak nagle, nie dając szansy na utrzymanie koncesji, dlatego że gdyby Rada mogła te koncesje w ciągu najbliższych 2 tygodni przyznać, to myślę, że te stacje okazałyby się działające legalnie. Do tego momentu, dopóki one nie są ścigane przez prokuraturę, wydaje mi się, że urzędnik państwowy ma prawo w nich wystąpić, tym bardziej, że bycie urzędnikiem jest pewną służbą publiczną. Jeśli telewizja służąca ludziom zaprasza mnie, to nie wypada mi odmawiać, bo to tak jakbym odmawiał kontaktu z tymi, którzy tutaj chcą zadzwonić. Czy pana poczucie, że reformy są kontynuowane? Wiem, że w Ministerstwie Finansów część pańskich współpracowników, wiceministrów kontynuuje te reformy. Czy plan Balcerowicza w najgłębszych zarysach jest kontynuowany, czy ma pan poczucie zerwania? Moim zdaniem na szczęście nie doszło do żadnego radykalnego odejścia. Nie tylko dlatego, że są osoby będące uosobieniem kontynuacji, choć to jest bardzo ważne, ale może dlatego, że w obliczu tego, co się zmieniło, nawet ci, którzy byli początkowo przeciwni, mogli zmienić w części swoje zdanie, dostrzegam natomiast tendencję do niebezpiecznej erozji. Po pierwsze, tendencję do tego, żeby państwo ingerowało w sposób szczegółowy i spróbowało załatwiać problemy przedsiębiorstw za nie same, co nigdy nikomu, żadnemu państwu się nie udało. W dalszym ciągu jest problem zbyt wysokiej inflacji związany z zbyt wysokim deficytem budżetu. Był pan przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej. Kiedy w roku 80 czytałem manifest Samorządnej Rzeczpospolitej, miałem oto poczucie, że Polska bierze udział w jakimś nowożytnym ruchu, że być może, podobnie jak w dobie oświecenia, stworzymy jakiś dokument, który otworzy nowy rozdział, może nawet historii cywilizacji czy historii ustroju. Czy pracom konstytucyjnym taka świadomość podobna do tej roku 80 towarzyszyła, jakaś ponadpartyjna wizja ustroju? Przede wszystkim satysfakcję mi sprawia, że wspomina pan dokument Solidarności z 81 roku, ten o samorządnej Rzeczpospolitej, bo w gruncie rzeczy to pojęcie samorządnej Rzeczpospolitej oznaczało wówczas powrót do wolności, do wolnego życia publicznego. To znaczyło samorządna. W gruncie rzeczy o demokratyczną Rzeczpospolitę chodziło, o republikę w prawdziwym sensie tego słowa. Otóż 89 rok i przyszedł moment wraz z odzyskiwaniem wolności na sformułowanie takiego aktu zasadniczego, który mógł być fundamentem odnowionej Rzeczpospolitej. I okazało się to niezwykle trudnym zajęciem. Jeżeli spojrzeć na historię stawania się konstytucji, to najczęściej powstawały one na drodze zamachu stanu, spisku swoistego. Konstytucja amerykańska nagle, jednym z zamknięciu, powstała i swoistym spiskiem została przedstawiona w zgromadzeniu, które ją uchwaliło. Podobnie nasza konstytucja 3 maja. Natomiast ja sądziłem, że konstytucja nowa powinna powstać na zasadzie wielkiej pracy publicznej, publicznej debaty. Otóż uchwalenie takiej konstytucji wymaga także klimatu zgody. Klimatu zgody zabrakło. I ten paradoks, że Polska, którą uważam nadal za kraj najbardziej zaawansowany w przemianach w tej części Europy, ustrojowych i gospodarczych, ale konstytucji nadal nie ma. Czy można powiedzieć, że konstytucja powinna być takim programem, filozofią, sposobem myślenia o świecie? Otóż sądzę, że przede wszystkim powinna być aktem prawnym, w języku jurydycznym,
jasnym, w którym przede wszystkim określone powinny być prawa obywatela i granice funkcjonowania władzy. Gdybym tak zatem miał określić rolę dokumentu, jakim jest konstytucja, to odpowiedziałbym panu, że za pierwszą zasadę uformowania nowej konstytucji uważam zasadę państwa prawa i nadrzędności prawa nad władzami publicznymi. I potem kwestia, jak tę zasadę przełożyć na język wykładu wolności obywatelskich, swobody funkcjonowania gospodarczego i także na zasadę tyle tylko państwa, ile koniecznie go trzeba. Czy Europa jest podbita przez Amerykanów? Czy panu się obecność wojsk amerykańskich w Europie podoba? Czy też może w ślad za wycofaniem wojsk radzieckich, nieistniejących, należałoby oczekiwać również wycofania się wojsk amerykańskich? Nam się bardzo podoba i doktrynalny sposób, fundamentalny, taki religijny nam się podoba, że Stany Zjednoczone są w Europie. My Polacy widzimy wśród Amerykanów wielu przyjaciół, no, znaczna część ich jest polskiego pochodzenia. Przeciętny Polak dobrze reaguje na Amerykanina, więc widzi w nim kogoś przyjaznego i stąd jego obecność go nie razi. A teraz konkretnie Aleksander Małachowski. Aleksander Małachowski, potomek słynnej arystokratycznej rodziny, nie jest krewnym Stanisława, referendarza koronnego, co mu się często przypisuje. Tamci Małachowscy byli herbu Nałęcz. Ci herbu Gryf, ród swój wiodą od Gryfitów, którzy pamiętają jeszcze okres bitwy pod Grunwaldem. Tak Aleksander... naprawdę panu przerwę, tak naprawdę to pamiętają jeszcze bitwę pod Chmielnikiem i najazd Tatarów, kiedy się wtedy skończyła ich, że tak powiem, potęga biologiczna, bo prawie wszyscy wyginęli. Czym jest elita? Czy status elitarny zdobywa się, czy się go dziedziczy? Ja myślę, proszę pana, że elity były, że to historycznie się zmienia. Pan tu użył słowa arystokracja. To jest słowo niesłusznie użyte w stosunku do mnie. Pojęcie arystokracji odnosiło się zawsze do ludzi ze stanu magnackiego. To była kolosalna różnica. To się wszystko strasznie zmieszało. Dzisiaj my nie odróżniamy tych rzeczy. Nam się wydaje, że każdy człowiek był tytułowany, czy jak miał dworek, to już jest arystokrata. Nie, to nieprawda. To byli ludzie z korzeniami rodzinnymi związani ze stanem magnackim, co oznaczało kolosalne pieniądze, pałace, wielkie latyfundia i tak dalej, i tak dalej. Także tu trzeba. Natomiast jeżeli chodzi o elity, to elity się tworzą w każdym pokoleniu na nowo. Co będzie z kinem? Z filmem. Krzysztof Kieślowski zapowiada, że zakrywa obiektyw, jeśli tak można powiedzieć. Czy to również znaczy, że pan łamie pióro? Zanim odpowiem na to pytanie, kilka sprecyzowań na temat mojego życiorysu. Do pięćdziesiątki tak zwanej, z czym troszeczkę brakuje, w tym wieku to już się liczy. Jeżeli chodzi o ruch dla Rzeczypospolitej, w tej chwili raczej jestem związany bliżej z Solidarnością i chodzę swoimi drogami. I muszę przyznać szczerze, że takiego sprecyzowanego adresu politycznego w tej chwili nie mam. Nie wiem, czy to jest tylko kwestia moich wewnętrznych nastrojów w tej chwili, czy też takiej rzeczywistości politycznej, jaka jest. Natomiast zapytał mnie się pan o kino, co będzie z Krzysztofem Kieślowskim. Ja z nim pracuję już blisko 10 lat, ponad 10 lat od stanu wojennego. I w tej chwili Krzysztof Kieślowski zapowiedział, że swoją karierę jak gdyby zamyka, kończy. Myślę, że on zamyka tą karierę w tej formie wykonywania zawodu reżysera, w jakiej wykonywał. Jest bardzo zmęczony. To już jest 17 filmów, które myśmy wspólnie zrobili, a on jeszcze wcześniej przecież miał wielkie osiągnięcia w dokumentalistyce. Wcześniej zrobił kilka filmów fabularnych. Czyli po prostu jest w takim stanie psychicznym i fizycznym, że chciałby zmienić jak gdyby sposób wykonywania zawodu. Co to oznacza dla pana? Inaczej mówiąc, czy jest pan wyłącznie siamskim bliźniakiem filmowym Kieślowskiego, czy jest pan w stanie funkcjonować w tej sztuce sam? To znaczy, ja mogę funkcjonować sam, tylko że ta przygoda intelektualna 10-letnia z Krzysztofem Kieślowskim to było coś więcej niż tylko pisanie scenariuszy. Ja w zasadzie byłem od pierwszego zdania scenariuszowego z nim razem do ostatniej sklejki filmowej. Czyli jak gdyby on mi pozwalał na partycypowanie w tym całokształcie drogi dochodzenia do tego efektu końcowego, jakim był ten godzina i 37 minut obrazu. Czyli jak gdyby uczestniczyłem w tym wszystkim wspólnie z nim.
tak samo było z kompozytorem, Zbyszkiem Preislerem, tak samo z operatorami, którzy uczestniczyli od początku swojej pracy do ostatniej sklejki. A więc gdybym ja w tej chwili zaczął pisać, co troszeczkę próbuję robić, niezależnie scenariusze, to ja bym tylko był producentem pewnego towaru, który bym sprzedawał. Krzysztof Kieślowski, jak pan powiedział, zmieni sposób funkcjonowania. Pan tych sposobów funkcjonowania ma przynajmniej ze trzy. Zapytam może tak. Który jest najważniejszy? Sztuka, polityka czy prawo? To wszystko się zazębia. Gdybym miał tak odpowiedzieć wprost, być może nie byłbym scenarzystą, gdybym nie był wcześniej adwokatem. I nie bym był działaczem społecznym, politycznym, gdybym też nie był adwokatem. A co pan myśli dzisiaj w swojej ankiecie personalnej i z czego chleb powszedni zjada? Z którego ze swoich zawodów? Adwokat. Adwokat. Adwokat, tak. Adwokatura jest praprzyczyną pisania, może nie zupełnie, ale w dużej części. Adwokatura jest praprzyczyną mojej działalności politycznej. Więcej, ja w tej działalności politycznej widzę przedłużenie swojej działalności adwokackiej. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego kojarzymy ze słowem, którego zaczynał używać, mianowicie spopularyzował takie obce słowo konsensus. Mówił w Senacie, jako przewodniczący Senatu, mówił w czasie obrad okrągłego stołu. Otóż doszliśmy do konsensusu. Panie profesorze, o to chciałem zapytać. Co to oznacza ten konsensus? Co oznacza jako słowo? Co oznaczał wtedy? No i czym dzisiaj byłby konsensus? To bardzo proste. Porozumienie. Porozumienie się w pewnych sprawach. Oczywiście w kontekście tego, co pan redaktor powiedział, chodzi o sprawy polityczne. I sądzę, że to jest rzeczą bardzo istotną, bez której żadne państwo nie może funkcjonować. Porozumienie się co do pewnego minimum wartości podstawowych. Wtedy dopiero można montować wszelkiego rodzaju koalicje, w taki czy inny sposób zmieniać kierunki rządów. Jeżeli nie ma porozumienia co do owego minimum, musi nastąpić bardzo głęboki kryzys, a nawet rozpad danego państwa. Jest coś takiego jak konsensus, jest coś takiego jak imponderabilia. Gdzie jest granica zawierania konsensusu pańskim zdaniem? Między innymi porozumienia się co do imponderabiliów. Które imponderabilia przyjmujemy jako bazę startową, a później oczywiście ten sam konsensus może być zawierany na innych szczeblach. No każda koalicja rządowa opiera się na jakimś konsensusie, który może dotyczyć również spraw taktycznych, proszę bardzo. Ale z punktu widzenia politycznego najważniejszy jest ten fundament. Bez tego fundamentu państwo się rozpada. Witam w ataku. Dzisiaj atakujemy najważniejszą sprawę, jaka dotyczy być może wszystkich Polaków. Atakujemy sprawę naszych mieszkań, budownictwa mieszkaniowego. A zarazem atakujemy Sojusz Lewicy Demokratycznej, efektową kobietę, słowem gościa dzisiejszego programu, ministra budownictwa i gospodarki przestrzennej, panią Barbarę Blidę. Proszę państwa, Barbara Blida ma zawód. Jest inżynierem. Zawód ten zdobyła po technikum, skończyła technikum chemiczne, pracowała w zakładach azotowych w Chorzowie i równocześnie podjęła studia zaoczne na Politechnice Śląskiej. I równocześnie urodziłam dwoje dzieci. I skończyłam studia z wynikiem bardzo dobrym. Alojzy Pietrzyk powiedział tygodnikowi Solidarność, cytuję, obawiam się, że zagrożona jest nasza suwerenność, chodzi o wypowiedź po wyborach. Również dlatego, że do władzy doszli wasale Moskwy, a Rosja przeżywa niebezpieczny okres. Czy podziela pan ten pogląd? Mogą być tutaj pewne racje, które mogą wpłynąć na ograniczenie suwerenności polskiej, choćby ostatnie wypowiedzi polityków rosyjskich, które skłaniają się do podkreślania hegemonizmu rosyjskiego, potwierdzają, że nie jest to tylko jakby selektywne odczucie Pietrzyka, że może to być pewne zagrożenie. Życzę sobie, aby święty Mikołaj dał nam coś zupełnie niesamowitego, niemożliwego.
że Polacy zaczynali dzień w nastroju optymizmu, w przekonaniu, że chociaż wczoraj niewiele się udało i przedwczoraj były kłopoty, to jednak skoro nienawistne struktury komunistyczne padły, skoro udało nam się być zaczynem w tym wielkim procesie rewolucyjnym w Europie Środkowej, to że uda nam się z pewnością dalej. No ale to wymaga innej rzeczy, bardzo, bardzo trudnej. To znaczy wymaga powołania jakiejś masonerii zdrowego rozsądku. Kto pyta, niech przyjdzie. Tym razem do cyrku. Przyszliśmy wszyscy do cyrku. Zaczynamy tę naszą rozmowę muzyką z Felliniego. Z Felliniego muzyką z lat 50., 60., kiedy to cyrk stał się wielką metaforą świata. Kiedy mówimy rower, to mamy na myśli takiego stworka z dwoma kołami, to wiadomo, jest łańcuchem poruszanym, ma kierownicę i ramę. Czy rower to jest to wszystko, co nie ma dowolną ilość kół i obudowę, ale porusza się siłą mięśni? To są modele pojazdów napędzanych siłą mięśni, czyli no jest to jakby forma roweru, tak zwane rowery trzeciej generacji. Dlaczego one się tak różnią od normalnego roweru? Czy też może odwróćmy właśnie pytanie, dlaczego na rowerze nie jest zbyt łatwo pokonywać duże dystanse, jeżeli nie jest się wprawionym lub jeździć bardzo szybko? Dlatego, że istnieją opory aerodynamiczne, które w tym przeszkadzają. No i ten pierwszy model, znaczy pierwszy od naszej strony, odkryty, był to model do badań tunelowych przeprowadzanych w tunelach na Wydziale Mechaniczno-Lotniczym na Politechnice Warszawskiej. I badania wykazały ewidentnie przewagę, jeśli idzie o aerodynamikę roweru w takim układzie nad rowerem klasycznym. Mamy już przygotowany dla Państwa kolejny program cykliczny. Teraz będzie to magazyn publicystyczny, telewizja w pokoju, prowadzony jak zwykle już przez Andrzeja Tadeusza Kijowskiego. Zapraszam Państwa na spotkanie z panem Andrzejem i z jego gośćmi. Witam Państwa. Telewizja w pokoju wita Państwa w pokojach, wita w gronie politycznym, w gronie prawników, wita, żeby odpowiedzieć na niepokojące nas pytania o spokój, o zmiany naszego prawa. Pan redaktor postawił tę sprawę tak doraźnie. Tutaj, jak sądzę, trzeba zwrócić uwagę na kwestie nieco może nie tyle szersze, co głębsze, mianowicie trzeba sobie zdać sprawę z jednego, że jeżeli chcemy mieć ten twardy grunt praw obywatelskich, praw zarówno jednostki, jak i pewnej zbiorowości, jak na przykład społeczeństwa lokalne, jeśli chcemy, żeby to było rzeczywiście twarde, to musimy myśleć o całej konstrukcji społeczeństwa. Musimy pamiętać, że demokracja i wolność jako warunek demokracji, jednocześnie nieistota, to jest atrybut pewnej formy organizacji społeczeństwa. To znaczy, jeżeli my pozostawimy organizację społeczeństwa stworzoną przez inny system, można powiedzieć dla innych potrzeb, w ramach innego procesu społecznego, i nałożymy na to te wszystkie prawa wolnościowe, to choć trudno przeczyć, że to jest ogromny postęp w porównaniu z czasem, kiedy tych praw nie było, to jednak stworzymy konstrukcję, powiedzmy sobie, no, labilną i mającą wiele wad, w tym i takie, które w każdym momencie mogą prowadzić do podważenia istoty rzeczy. A przy tym jest to konstrukcja, która, powiedzmy sobie, może bardzo różnicować realny dostęp do różnego rodzaju dóbr, właśnie tych dóbr wolnościowych w społeczeństwie. Także szanując zasady pewności prawa, bo to jest niesłychanie ważna w takim okresie, w jakim żyjemy, no bo to jednak jest czas przełomu, niezależnie od tego, czy określimy obecny moment jako kontynuację przełomu, czy może, jak sądzę, celnie jako zatrzymanie, albo jeśli nie cofnięcie, to na ten aspekt spraw też trzeba zwrócić uwagę, bo inaczej może nam umknąć to, co jest bardzo istotne, może nawet najistotniejsze. To znaczy, pamiętajmy, prawo nie jest czymś wyabstrahowanym do społeczeństwa, jest
częścią pewnego porządku, elementem pewnego porządku i tylko wtedy funkcjonuje naprawdę, jeżeli ten porządek jest odpowiednio skonstruowany. A jeśli już pogłębiać, to może spytam, czym jest prawo, w szczególności czym jest prawo w Polsce? Systemem zakazów czy zbiorem przywilejów? U nas, jak pamiętamy, bardzo długie są tradycje sięgające przywilejów koszyckich, 374 rok, właśnie, że prawo to jest zbiór przywilejów, a nie zbiór zakazów. No, tutaj mamy do czynienia z dwoma tradycjami. Jedna to jest ta tradycja europejska, gdzie dotyczyła cała sfera praw i wolności obywatelskich problemów przywilejów od władzy. I była to szczególna forma umowy władzy ze społeczeństwem, czy to władzy królewskiej, czy jakiejkolwiek innej. I ta władza nadawała prawa społeczeństwu, bądź je odbierała i od niej zależały. Druga koncepcja to jest ta koncepcja i anglosaska, i amerykańska, demokracji amerykańskiej, gdzie umowa między obywatelami konstytuuje w zasadzie sferę praw i obowiązków, a władza się stosuje do tej umowy. Wydaje się, że dla pokoju prawnego, dla pewności prawa jest bardzo istotne, żeby prawodawca miał wizję nie tylko swojego układu politycznego, w którym przyszło mu stanowić prawo, ale wyzbył się tej pychy i tej pewności i tworzył prawo z wizją, że on odejdzie i następny układ polityczny dobrze by było, gdyby akceptował i społeczeństwo też, aby to czytelne prawo akceptowało po odejściu tego układu politycznego. Jest to problem przezorności prawotwórczej. Wydaje się, że to prawo się ostanie i to prawo będzie akceptowane, które będzie wybiegało poza tylko wizję służenia jednemu układowi politycznemu. Na początek ekran telewizyjny i lufcik. W mojej przedwojennej kamienicy lufcik. Baba wygląda na podwórze. Przychodzą muzykanci, przychodzą żebracy. Zaczynają grać, zaczynają krzyczeć i moja baba wygląda przez lufcik na podwórze. To jest w pewnym sensie jakiś prawzór patrzenia telewizyjnego. Świat gdzieś tam przepływa, ona jest u siebie w domu, w bamboszach, przygląda się ułamkom świata. Więc to jest pierwsza sytuacja telewizyjna. A teraz proszę sobie wyobrazić, że tam by z tyłu, za tymi żebrakami i muzykantami był reżyser. Myśmy mieli takiego dozorcę w tym domu, gdzie my nazywaliśmy go Tajfun, bo chodził zawsze z miotłą i przeganiał nas, chłopaków. No i powiedzmy, że tam jest reżyser Tajfun z tyłu i on tych żebraków ustawia i tym muzykantom mówi, co mają grać. To znowuż jest telewizja, to jest kolejny wzór telewizji. Tam z tyłu, za tym okienkiem jest reżyser. I reżyser składa język. Tego się nie da porównać. Ja dzisiaj mam taki przyrząd, w którym jak coś mi się nie podoba, ja się sobie nie podobam, to się przełączę na pana Krzysztofa. No ty się sobie na pewno zawsze podobasz. Który... Zajmujesz, nie ty jeden oczywiście, bo my wszyscy, ale w dużej mierze newsami. Czy u nas istnieje możliwość, żeby zrobić w ramach normalnej pracy newsowej porządny taki 5-minutowy reportaż, czy praca newsmana polega na czym? Przy takiej ilości ludzi, która w tej chwili pracuje i sprzętu, chyba nie jesteśmy w stanie na razie jeszcze robić takich dłuższych form. W tej chwili robimy tylko 1,5-minutowe do 2 minut, 2-minutowe newsy i to wystarczy, żeby zrobić... A na jakiego rodzaju informacjach się koncentrujemy? Podobno wolą nas oglądać niektórzy przynajmniej niż konkurencyjne wiadomości lokalne. Czym jesteśmy w stanie wygrywać? Czym chcemy wygrywać w organizacji naszych wiadomości w stosunku do konkurencji? Czy generalnie te wiadomości są dla wszystkich? To nie są wiadomości, no akurat nasze warszawskie to są wiadomości centralne, ale my nie zajmujemy się wiadomościami politycznymi, nie zajmujemy się tym, co się dzieje w Sejmie, tym, co się dzieje w Urzędzie Rady Ministrów, zajmujemy się tym, co się dzieje obok nas. Pan Krzysztof Czerwiecki jest naczelnym redaktorem telewizji lublińskiej, niezależnej telewizji Lublin. Dobrze podałem nazwę?
Przepraszam. No jak? Zdecydowałem się, Telewizja Niezależna Lublin. Telewizja Niezależna Lublin. My strasznie lubimy skróty TLN. A skoro już o informacjach mowa, to... Krzysztof Sergiej, tak? Krzysztofie. Jesteś to jest legenda. Podobno odczytałeś mieszkanie, tak? Żeby w ogóle ta cała telewizja lublińska się mogła kręcić. Kreśli już, ale ja myślę, że to lekka przesada, bo... Nie. A to są rodzinne, osobiste względy. Jedno jest bezdyskusyjnym faktem, że samochód musiałem oddać własny do tego, aby przez pierwsze pół roku po prostu wychodziły dzienniki, czyli innymi słowy mówiąc, żeby ekipy mogły zdążyć do miejsc wydarzeń w Lublinie, okolicy, województwie. Ale ja myślę, że to nie jest tym rzecz, żeby o swoich osobistych sprawach mówić. Ja myślę, że warto powiedzieć o informacji, jak o niej zacząłeś. O tej informacji, z której to informacji o Płocku chyba wyszliśmy już. Mówię wyszliśmy, bo mam na myśli właśnie kronikę wydarzeń tygodnia. Coś, co udało się wspólnym wysiłkiem większości stacji, tych działających i tych zaczynających już utworzyć. Ja jestem tym, który stara się opatrzyć komentarzem, trochę skrócić najczęściej i przygotować do emisji blok wydarzeń z Polski z mijającego tygodnia. Witam Państwa. Telewizja w pokoju wita w Państwa pokojach. Zgodnie z umową, kiedy rozmawialiśmy ostatnim razem, czy przedostatnim o reklamie, powiedzieliśmy sobie, że ta nasza telewizja, która do Państwa przemawia, niewątpliwie wytwarza jakiś swoisty język. No jaki to jest język? Czy tym językiem jest to, że znowu jesteśmy w tej samej dekoracji, prawie tak samo ubrani, no może troszeczkę w innym składzie, podobnie ustawieni? Czy ten język telewizji to język tych słów, które używam, starając się wyrażać w miarę możliwości kulturalnie, czy język obrazu? Czy to jest jakieś języków pomieszanie, czy ta telewizyjna papka, jak ją niektórzy nazywają, wytwarza jakąś nową mowę, nowe myślenie, nowe społeczeństwo informatyczne, telewizyjne, nie wiem jakie nazwy. Pan Stefan Niesiołowski przed chwileczką powiedział, komunizm to zło, jak rozumiem, antykomunizm to dobro. To powiedzmy sobie, co to jest komunizm, co to jest antykomunizm? Przecież to są dwie historyczne rzeczywistości. Odpowiedzmy sobie na podstawowe pytanie, czy rzeczywistość, czyli prawda, no bo to są pewne fakty, pewnie jest faktem okupacja sowiecka w którymś momencie wschodnich obszarów Polski, jest faktem historycznym okupacja niemiecka Polski. To są Warszawy. To są historyczne fakty. Czy fakty można wartościować? Czy istnieje taka jakaś, nie wiem, agatoteja, tak bym to nazwał, gdzie można porównać wartości prawdy, rzeczywistości historycznej z wartościami moralnymi i powiedzieć, że ta rzeczywistość jest dobra, a ta rzeczywistość jest zła? Oczywiście nie możemy czegoś takiego robić. Musimy zadać sobie pytanie o to, jakie są wartości pryncypialne. Jeżeli mówimy o pisarzu, który nie żyje, na którego padały najrozmaitsze oszczerstwa i kalumnie, to nie wolno, tak jak tu obecny pan Teplitz, który jest w swoim felietonie, używać tej argumentacji, używać tego sporu do załatwienia naszych jakichś spraw, naszych historycznych porachunków. Z panem Krzysztofem chcę rozmawiać o tak zwanej czwartej władzy, bo pan Krzysztof Wolicki władzy politycznej, takiej jak inni dziennikarze, jak dziennikarz Rakowski, czy jak dziennikarz Mazowiecki, nigdy nie sprawował, ani się nawet o nią nie starał. No ale mówią i nawet awanturują się o to, że ta czwarta władza jest strasznie istotna. No więc panie Krzysztofie, jak to jest? Pan ma władzę? My mamy władzę? Nie mamy żadnej władzy, to jest czysta fikcja. Proszę pana, legenda o czwartej władzy jest najczęściej wytwarzana przez właścicieli wielkich koncernów prasowych i telewizyjnych, oni zapewne mają władzę. Ale dziennikarze, którzy tam pracują, nie mają żadnej władzy. Jeżeli ktoś chce bardzo rozszerzać pojęcie władzy, to może nawet powiedzieć, że Brigitte Bardot miała władzę. Była to zresztą bardzo sympatyczna władza, jeśli tak. Ale tak naprawdę poszczególny dziennikarz nie ma żadnej władzy. Jego jedyną siłą, bo to trzeba odróżniać od władzy, jego jedyną siłą jest zaglądanie przez małe dziurki w ścianach
do gmachu, w którym pichci się władza. Już ta władza często nie lubi podglądu. I stąd jest kolizja. Jeżeli władza z kimś walczy, to często lubi mówić, że to pierwsza władza walczy z drugą, trzecia, z czwartą i tak dalej. A to oczywiście nieprawda. Wszedłem ciało z aniołka na święta. Chciałbym, żeby ten aniołek pokazał się nad Polską tak, jak to się stało grubo przed wojną w pewnym Hederze, gdzie panowała wściekła, namiętna i bardzo głośna dyskusja. W pewnym momencie pod sufitem pokazał się aniołek i powiedział: Pan Bóg prosi, żeby było trochę ciszej. Myślę, że bardzo byłoby dobrze, gdyby aniołek powtórzył to samo nad naszą ojczyzną, gdzie przekrzykują się wszyscy ludzie, którzy, jak sądzą, mają coś publicznie do powiedzenia. Bo wciąż zbyt wielu polityków nie może się oderwać od tej myśli, że środki przekazu, a szczególnie radio i telewizja, pozostaną poza ich kontrolą, a jak powiedziałem, to jest warunek dopiero praworządności i demokracji. Dzień dobry, 11 listopada, pierwsza emisja dziennika Nowej Telewizji Warszawa, Janusz Zadura, Magda Donimirska. Dziś przekażemy wam same dobre wiadomości. W tym momencie nieznani sprawcy i jednocześnie właściciele wizji w Polsce zdjęli moc z nadajnika.